ten pies jest bardziej dynamiczny. Iwan. Tak ma na imię pies policyjny, który został przedstawiony dziennikarzom podczas odprawy służbowej w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Jednym z elementów odprawy było uroczyste wręczenie kluczyków do dwóch samochodów dedykowanych do przewozu służbowych piesków. Wcześniej mieliśmy pojazdy, transportery 18-letnie. Na dzień dzisiejszy dostaliśmy nowy Fiat Doblo, przystosowane do przewozu dwóch piesków służbowych. W dwóch osobnych klatkach są to pojazdy klimatyzowane, bardzo dobrze wyposażone. Noworoczna odprawa policji to okazja do podsumowania działań służby w minionym roku. W auli zgromadzili się oficerowie odpowiedzialni za realizację zadań, do których policja jest powołana. To była kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, czyli to byli komendanci komisariatów policji, naczelnicy wydziałów lub zastępcy naczelników wydziałów. Jak co roku, w drugiej połowie stycznia podsumowujemy pracę bielskiego garnizonu, tak aby można było pokazać, co nam się udało osiągnąć, co nam się nie udało osiągnąć. Jakie realizowaliśmy cele w roku 2017 i jakie będziemy realizować cele w roku 2018. Natomiast utrzymaliśmy nadal wysoki wzrost wykrywalności, bo wynosi on ponad 70%. Ostatnia sprawa sprzed kilku dni pokazuje również, że jesteśmy skuteczni. W ostatnim czasie skradziono dwa samochody, oba są odzyskane, oba wróciły do właścicieli. Ścigamy wszystkie przestępstwa, wszystkie. Odpocząwszy od bodajże artykułu 118 kodeksu karnego, a skończywszy na ostatnim z tej części szczególnej i plus ustawy dodatkowo okołokodeksowe, tak zwane. Wszystkie przestępstwa. Była to jednocześnie historyczna odprawa, ponieważ po raz ostatni w tym budynku Komendy Miejskiej. Za kilka miesięcy policjanci przenoszą się do dużego, nowoczesnego gmachu w rejonie ulicy Wapiennej i Piekarskiej. Ten budynek, szanowni państwo, to jest budynek własności Urzędu Miasta. My w chwili obecnej jesteśmy tutaj gościnnie. Z uwagi na to, że miasto przekazało nam w zamian za ten budynek działkę, gdzie mamy teraz nową siedzibę Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej. Tam są ostatnie już prace wykończeniowe i przede wszystkim odbiory. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to my część już mamy tutaj zgromadzone nawet w tym budynku. Wszystko wskazuje na to, że maj, czerwiec, myślę, że to będzie ten czas, kiedy już tam będziemy, zaczniemy tą nową swoją pracę, zasiedla te obiekty. Po złożeniu meldunku przez naczelnika prewencji o zakończeniu, bardzo proszę państwa o pozostanie do pamiątkowego zdjęcia. Panie komendancie, melduję zakończenie odprawy rocznej. Dziękuję panie komendancie. Panie, panowie oficerowie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Tymczasem wróćmy jeszcze do Iwana, czyli pieska, którego poznaliśmy na początku reportażu. Sukcesy, taki ostatni sukces to odnalezione przedmioty w Ustroniu. Sprawca porzucił przedmioty, które wykorzystywał do włamania się, do zacierania śladów. No i uciekając z miejsca zdarzenia porzucił te przedmioty, zostawił je, myśląc, że nikt ich nie znajdzie, ukrył je po prostu w zaroślach. Udało mi się też kiedyś odnaleźć chłopaka 14-letniego, który powiedział, że sobie coś zrobi, bo nie szła mu nauka w szkole i również oddalił się z miejsca zamieszkania. No i też odnaleźliśmy go wspólnie. Piesek ze mną mieszka, na co dzień, jeżeli nie mam urlopu, zabieram go do domu. Natomiast jak mam urlop, no to piesek zostaje w komendzie, gdyż jest to środek przymusu bezpośredniego. Jest środkiem przymusu równoznacznym jak broń, czyli jest bardzo niebezpieczny do zatrzymywania sprawców przestępstw, jest wykorzystywany, gdzie może być użyta broń przez przestępcę. Wtedy bardzo często wykorzystujemy tego pieska w takich działaniach bojowych. Oprócz tego, że do poszukiwań, to do działań bojowych również jesteśmy wykorzystywani. Jak ma na imię piesek? Piesek się nazywa Iwan.